Okej, okay. Mamy już niemal godzinę 19, tak więc wszystkich serdecznie witam i zapraszam na drugi stream z King of Dragon Pass. Za nami utworzenie klanu, a także pierwszy rok, o który poszedł nam całkiem nieźle. Jak zawsze na początku roku trzeba będzie przydzielić naszą magię klanową. Mamy w tej chwili nieco więcej punktów, ponieważ jest to 8, a to prawdopodobnie dlatego, że postępowaliśmy zgodnie z tradycją naszego klanu. No i teraz tak, mamy tutaj dwie przepowiednie od naszych wieszczów, którzy po pierwsze ostrzegają, że zbiory będą tego roku nieco słabsze. No nawet nie nieco słabsze, tylko bardzo słabe. Mówią także, że są znaki, iż będziemy mieli dużo mniej cieląt. No tak więc możemy mieć problemy z utrzymaniem wielkości naszego stada bydła. Tak więc za chwilę zrobimy głosowanie, w którym podejmiecie decyzję, jak te punkty rozdzielić. Możemy rozdzielić je na te kategorie, bądź też pozostawić część w rezerwie. Będę już powoli zliczał te głosy. Tak więc mamy tutaj zdecydowanie na pierwszym miejscu zbiory, na drugim stada i na trzecim rezerwy. Tak więc przeznaczymy 2 punkty na zbiory, co powinno pomóc z tą przepowiednią, no, która mówi o tym, że będą one bardzo słabe. Damy także 1 punkt na stada, ponieważ mamy tutaj także związany z tym omen. No i tutaj jeszcze jedna informacja, ponieważ ilość punktów, które możemy przeznaczyć na daną kategorię, zależy od składu naszej rady, a konkretnie od tego, wyznawcami jakiego boga oni są. Na trzecim miejscu mieliśmy rezerwę, tak więc wydaje mi się, że pozostawimy tam 2 punkty. Dalej mamy dzieci, tak więc przeznaczymy tutaj 1 punkt. A także myślistwo i wojnę. No i 2 punkty pozostawiamy w rezerwie. Okej. Rozpoczynamy kolejny rok. Tak więc mamy znowu porę morza, rok 1331. No i proszę, nastrój naszego klanu jest optymistyczny, tak więc uległ on od poprzedniego odcinka poprawie. Jest to pora siewów, tak więc nie będziemy atakować naszych przeciwników. Przydałoby się jednak zwiększyć dochody naszych targów. No tak, abyśmy zdobywali nieco więcej dóbr. Mamy w tej chwili 2 partnerów handlowych, a więc klan Jabłka i Żółwia. Ale przydałoby się więcej, dlatego też wyślemy ekspedycję. Okej, skierujmy ją powiedzmy do klanu Czarnej Skały. No niech na jej czele stanie przedstawiciel naszej rady, a więc Randaliar. Przydzielamy mu niewielką eskortę i wysyłamy. Mamy kolejne wydarzenie. A więc tak, niestety wiele spośród naszych owiec choruje. Nasi karlowie, a więc chłopi, są bardzo zaniepokojeni, że duchy choroby nabiorą siły i zarażą także zwierzęta, które wciąż są zdrowe. Wedle ich oceny w tej chwili choruje 160 sztuk owiec. A więc tak, mamy tutaj 5 opcji na rozwiązanie tego problemu. Możemy jak najszybciej zabić zarażone zwierzęta. Możemy także złożyć ofiarę bogini Nevali, a więc bogini owiec. Moglibyśmy także posłać po kapłanki Nevali z innego klanu. Moglibyśmy posłać po szamanów, aby przepędzili te złe duchy. Bądź też moglibyśmy rozdzielić chore sztuki od zdrowych. Dobra, zobaczmy, co ma do powiedzenia nasza rada klanowa. Nasz wódz Rangor
Mówi, że nasi kotarzy, a więc pasterze, no źle to zniosą, jeżeli nie pomożemy ich owcom. Tak więc sugeruje on złożenie ofiary Nevali, posłanie poszamanów, aby przepędzić złe duchy, bądź też rozdzielenie chorych od zarażonych. Nasza wiecznie wściekła wojowniczka Oranda mówi, że kiedy to już ten problem się skończy, powinniśmy raz jeszcze zapełnić nasze stada poprzez najechanie na klan, który owiec posiada najwięcej. Okej. Nasz mędrzec Jarnandar mówi, że mógłby znaleźć odpowiednich szamanów, którzy by te złe duchy przegonili. Z kolei nasza sztukmistrzyni Leika mówi, że podczas gdy Uralda jest matką krów, to Nevala jest... Okej, tego nie jestem w stanie przetłumaczyć. Ivy? Nie wiem co znaczy to słowo. Zignorujmy to. Arkilla mówi, że nasza magia klanowa jest wystarczająca, tak więc postanowiliśmy błagać Nevale o pomoc. Sugeruje więc złożenie ofiary matce owiec. Z kolei nasz myśliwy Vernhal mówi, że choć mogą nie przybyć, to powinniśmy poprosić o pomoc kapłanki Nevali z innych klanów, ponieważ znają się one na tym najlepiej. Okej, tak więc kolejne dwie, powiedzmy, minutki na głosowanie, ponieważ widzę, że Pat Rodak wkleił tutaj już linka do ankiety. Okej, chyba tutaj już zbyt wiele się nie zmieni. Nie, mamy tutaj dominującą opcję, a więc opcję numer 5. Oddzielić chore sztuki od zdrowych. No tak więc zapobiegło to rozprzestrzenianiu się chorobie, ale niestety chore sztuki po prostu zmarły. Dobra, cały czas mamy porę morza. Wysłaliśmy ekspedycję handlową i ponieważ nie możemy w tej chwili na naszych wrogów najeżdżać, Mardix Maris pisze, że muzyka mnie zagłusza. Okej, dobra, to troszkę ją ściszę. Powiedzmy coś takiego. Dobra, wyślemy kolejną ekspedycję. Już troszkę zbadaliśmy okolice naszej Tuli. I wyślemy w tej chwili ekspedycję w pobliskie góry Quivi. Mamy tutaj białe plamy na mapie. No i zobaczmy. Nie będziemy tam chyba posyłali Orandy, ponieważ przyda ona nam się w naszej radzie. Wyślemy tam jednak Harnkorla, który także jest dość potężnym wojownikiem. Tak więc przydzielimy mu tylko niewielką eskortę i niech podróżuje powoli. Okej, no mamy kolejne dość nietypowe wydarzenie. Ponieważ nasi zwiadowcy natrafili na bardzo żyzną i bogatą okolicę niedaleko naszej osady. Zamieszkana jest ona przez tajemniczych zwierzęcych zwierzoludzi, którzy zachowują się nieco jak normalni Orlandyjczycy. Zwą one, istoty te nazywają się runicznymi kaczkami. Przynajmniej raz zarówno nasi wojownicy, jak i chłopi są w zgodzie, ponieważ twierdzą oni, że świetnym pomysłem byłoby przepędzenie tych małych, dziwnych stworków i zajęcie tej żyznej doliny dla naszego klanu. Okej, no tak więc mamy tutaj dość nietypowych sąsiadów. Pytanie, co powinniśmy z nimi zrobić? A więc tak, możemy przybyć do tych kaczek i po prostu zaproponować im traktat pokojowy. Możemy zażądać od nich trybutu
corocznego trybutu, który będzie w stanie wyżywić 50 naszych ludzi. Możemy także zażądać nieco wyższego trybutu, który wyżywi 150 ludzi. Możemy także zażądać od kaczek, aby przekazały nam połowę swego terytorium. Bądź też przeprowadzić atak z zaskoczenia przeciwko tym żałosnym, słabym kaczkom. Okej, zobaczmy, co ma do powiedzenia nasza rada. Rangor mówi, że jeżeli ich nie zaatakujemy, to na pewno zrobi to jakiś inny klan. Tak więc sugeruje on, abyśmy zażądali terytorium, bądź też zaatakowali. Z kolei Oranda, nasza wojowniczka, jest nieco bardziej ostrożna, ponieważ mówi, że kaczki dobrze znają swoje tereny. Mówi także, że bardzo wielu odważnych wojowników zostało strasznie upokorzonych, ponieważ nie docenili przeciwnika. Tak więc sugeruje ona zawarcie pokoju z kaczkami, bądź też zażądanie niższego trybutu. Jarnandar mówi, że kaczki to nie są członkami naszego ludu i dlatego też nic nie jesteśmy im winni. Tak więc żąda on trybutu, bądź też terytorium. A z kolei Lejka mówi, że karlowie i wojownicy choć raz są w czymś w zgodzie, dlatego też powinniśmy ich zadowolić. Ponieważ jeżeli tych kaczek nie zaatakujemy, to na pewno będziemy ogłuszeni przez ich narzekania. Tak więc Lejka sugeruje atak. Z kolei Arkilla, nasza wyznawczyni Ernaldy, mówi, że nie powinniśmy zaniedbywać naszej własnej ziemi poprzez przeprowadzanie rajdu w czasie siewów. No faktycznie, ponieważ cały czas mamy porę morza. Tak więc sugeruje ona zażądanie trybutu bądź ziemi. Z kolei Wernharl mówi, że kaczki te wyglądają na łatwe ofiary, ale niewiele wiemy na ich temat. Tak więc Wernharl także jest dość ostrożny i sugeruje wzięcie niewielkiego trybutu. No trudna decyzja, drodzy klanowicze. Miejmy nadzieję, że będzie dobra. Dobra, już chyba niewiele się zmieni. Tak więc, drodzy klanowicze, zdecydowaliście się tutaj na dość konserwatywną opcję zażądania niewielkiego trybutu. Zobaczmy, jak kaczki na to zareagują. Uzyskaliśmy zapłatę od kaczek, których liderzy byli jednak niezadowoleni. Złożyli nam jednak przysięgi składania tego trybutu z żywności po wszystkich zbiorach. No świetnie, tak więc troszkę to uratuje naszą sytuację, jeśli chodzi o żywność. Mamy także powrót naszej karawany kupieckiej od klanu Czarnej Skały. I nie tylko uzyskał on tam dobra bardzo kiepskiej jakości, lecz nie udało mu się także założyć z nimi szlaku handlowego. Mówi także, że klan Czarnej Skały ma tyle samo świń, co my. Okej, mamy także kolejne wydarzenie. Jakaś tajemniczo wyglądająca jaskinia. Zobaczmy, o co chodzi. Hancorl, którego wysłaliśmy na ekspedycję do Gór Quivin, powrócił. Mówi, że natrafili oni tam na legowisko pewnego wyrma. Wyrmy to podobne do smoków stworzenia, wielkości niewielkiej chaty. Hancorlowi wydaje się, że stworzenie to siedzi na niewielkiej górce skarbów. Ciekawe wydarzenie, tak więc po pierwsze moglibyśmy zakazać komukolwiek zakłócać spokój tego wyrma. Moglibyśmy wysłać także delegację z darami pożywienia temu stworzeniu.
Moglibyśmy także wysłać drużynę, aby spróbować to zwierzę zabić i zabrać jego skarb. Moglibyśmy także wysłać naszą sztukmistrzyni, Lejkę, aby spróbowała odebrać skarb temu wyrmowi bez walki. Bądź też moglibyśmy sprzedać mapę Hankorla, która prowadzi do legowiska tego wyrma, jakiemuś innemu klanowi. No, niełatwa decyzja. Zobaczmy, co ma do powiedzenia nasza rada klanowa. Nasz lider Rangor mówi, że oczywiście powinniśmy zdobyć tamtejszy skarb, ponieważ może on być magiczny. Tak więc sugeruje on albo zaatakowanie tego gada, bądź też użycie podstępu przez Lejkę. Z kolei Oranda mówi, że jeżeli chcemy, aby ktokolwiek powrócił żywy, powinniśmy wysłać co najmniej 7 zbrojnych tanów, dowodzonych przez najbardziej utalentowanego z naszych liderów. I sugeruje tutaj opcję numer 3. Randalvar mówi, że uzyskać mógłby bardzo wysoką cenę za tą mapę. Tak więc sugeruje on sprzedanie informacji, a więc opcję numer 5. Z kolei Jarnandar mówi, że wyrmy wyznają religię smokołaków i liczą one na to, że pewnego dnia odrodzą się jako smoki. No, niewiele nam to akurat tutaj pomaga. Lejka mówi, że jest w stanie nie tylko odebrać temu wyrmowi jego skarb, lecz także się z nim zaprzyjaźnić. Poważnie. No, Lejka jest pewna siebie. Co prawda pomogła nam z tymi szkodnikami, ale to się wydaje dość ryzykowne. Z kolei Arkilla mówi, że będziemy musieli bardzo ciężko pracować, jeżeli wyślemy farmerów na tą bardzo niebezpieczną ekspedycję, podczas gdy nasze pola potrzebują pracy. Tak więc sugeruje ona wysłanie do wyrma Lejki, bądź też sprzedanie mapy. Na koniec mamy jeszcze także opinię Venharla, który mówi, że nigdy nie widział wyrma, ale z tego co wie, stworzenia te są ponoć całkiem inteligentne. Trudna decyzja, drodzy klanowicze. No tak, zdecydowanie. Dobra, tak więc zaryzykujemy i spróbujemy wysłać do tego wyrma Lejkę. No, już raz nam pomogła, tak więc zobaczymy. Okej. Gdy Lejka przybyła do tego stworzenia, okazało się ono być całkiem inteligentne. I to na tyle inteligentne, że Lejka nauczyła tego stworzenia uprawiać hazard. Stworzenie niestety zdecydowanie wygrało i przygarnęło sobie część bogactwa naszego klanu. Okej, z jednej strony niestety straciliśmy przez to dobra, ale z drugiej najwyraźniej postąpiliśmy zgodnie z tradycją naszego klanu i zyskaliśmy 2 punkty magii w rezerwie. No tak więc z jednej strony Lejka tutaj troszkę dała ciała, z drugiej jednak strony mamy także niewielki plusik, tak więc no, ciężko to ocenić. Czy była to dobra decyzja, czy zła? Dobra, idziemy dalej. Zostaliśmy najechani przez pewnych konnych nomadów. Jest ich aż 153 i wszyscy jadą konno. Szczęśliwie nasze patrole dostrzegły ich na czas i wszystkich naszych 13 zbrojnych tanów, jak i 134 przedstawicieli Fyrdu stanęło na ich drodze. Mamy aktywne jedno błogosławieństwo Elmala, który zwiększy naszą obronę. Ale tak na wszelki wypadek wydamy 1 punkt magii z rezerwy, aby wzmocnić nasze szanse. Nie będziemy chyba składali ofiar. Naszym celem będzie przepędzenie tych najeźdźców.
i użyjemy chyba tutaj taktyki harcowniczej. Spróbujemy więc po prostu ostrzelać ich z łuków. No bo manewrami nie pokonamy kawalerii. Nie pokonamy także kawalerii szarżą. I nie chcemy przeciwnika unikać. Tak więc wydaje mi się, że ostrzał będzie tu najlepszy. Okej, wzajemnie się z przeciwnikami ostrzelaliśmy, jednak nigdy nie doszło do bezpośredniego starcia. Opatrzyliśmy także część naszych rannych, ale mamy tutaj dość spore straty. No szczęśliwie nie straciliśmy żadnych zbrojnych tanów, jednak śmierć poniosło 6 naszych chłopów i 15 zostało rannych. No jednak wydaje mi się, że mogłoby być dużo, dużo gorzej. A tymczasem niejaki Lismender, kupiec z klanu Dzikich Kotów, przybył przed naszą radę. Dowiedział się on o tym, że znaleźliśmy złoża wysokiej jakości gliny i oferuje on nam dobra co roku w zamian za możliwość importowania tejże gliny. Argumentuje on, że dzięki temu bez żadnej pracy zyskamy stałe źródło dóbr. Jednak Randaliar sugeruje, że no nie byłaby to dobra opcja, aby się tego cennego zasobu pozbywać. Tak więc możemy tutaj grzecznie, ale jednak odmówić tej ofercie. Możemy powiedzieć, że mogą zabrać 2 wozy gliny w zamian za 20 sztuk bydła. Bądź też możemy sprzedawać im co roku spore zasoby tej gliny. Wydaje mi się, że ponieważ jest to pierwszy zasób, który znaleźliśmy, to mu po prostu odmówimy. Dobra. Nie był zadowolony. Ale to tyle. A tymczasem Oranda mówi, że wypytywała wśród naszych sąsiadów o tych tajemniczych konnych wojowników. I jak się okazuje, ci, którzy oznaczeni są znakiem płonącej strzały, którzy nas ostatnio zaatakowali, to tak zwane końskie pomioty. Są oni wyznawcami wroga Orlanta, a więc Jelma, złego cesarza. I dlatego też możemy spodziewać się ich powrotu w przyszłości. Dobra, mamy w tej chwili porę ognia. A więc tradycyjną porę przeprowadzania rajdów. Dobra, będziemy chyba jeszcze mieli okazję, aby... dokonajmy rajdu. W sumie czemu nie? I będzie to kolejny krowi rajd przeciwko klanowi Boskowi. No ostatnio nam się udało uprowadzić nieco z ich krów. Spróbujmy więc raz jeszcze. No bo chyba jeszcze nie czuję się na tyle pewnie, aby dokonywać otwartego rajdu. Niestety patrole klanu Boskowi dostrzegły naszych 4 zbrojnych tanów i 10 piechurów, którzy niestety będą musieli stawić czoła ich 9 zbrojnym tanom i 27 piechurom. Tutaj nie mamy najmniejszych szans na sukces, dlatego też nakazujemy naszym ludziom przetrwanie i unikanie walki. Chyba nie warto także przeznaczać punktów na punktów magii. Zobaczmy. Klan Boskowi zaatakował, zanim zdołaliśmy się wycofać. Starcie było krótkie, ich magia była silniejsza niż nasza, jednak nasza odwaga zatriumfowała. Przepędziliśmy Boskowi z pola bitwy i nie tylko przetrwaliśmy, lecz zdołaliśmy także uprowadzić ich 14 krów i 3 konie. A niech to.
No, tak więc Oranda tutaj naprawdę się spisała. Mieliśmy chyba bardzo dużo szczęścia. I skończyło się tylko na śmierci jednego z naszych chłopów. Okej, no kurde, jestem w szoku, że tak dobrze nam idzie. Okej, mamy kolejne wydarzenie. Złoty minaret z klanu Anmangarni przybył, aby poprosić nas o pomoc w przeprowadzeniu rajdu przeciwko klanowi Olmart. Kurde, te nazwy. Przypominam mu, że jesteśmy winni przysługę jego klanowi. Twierdzi także, że magazyny klanu Olmart są zapełnione skarbami i niczym dobra, mniejsza z tym. No, są zapełnione skarbami, zachęca nas do udziału w tym rajdzie. Jesteśmy mu winni przysługę ich klanowi, tak więc moglibyśmy ją w ten sposób zrealizować. A więc tak, moglibyśmy po pierwsze zaoferować złożenie ofiar bogom wojny w imieniu tego klanu. Moglibyśmy grzecznie odmówić tego żądania. Moglibyśmy także posłać pełną drużynę wojenną. Bądź też moglibyśmy posłać tylko symboliczne siły. Okej, zobaczmy, co ma do powiedzenia nasza rada. No, Rangor sugeruje ostrożne rozwiązanie, a więc posłanie tylko symbolicznych sił. Oranda mówi, że klan Olmart jest bardzo nieprzewidywalny. Czasem walczą bardzo słabo, czasem bardzo zażarcie. I sugeruje ona wysłanie pełnej drużyny wojennej. Randalwar mówi, że nawet jeżeli wyślemy Randalwar mówi, że nawet jeżeli wyślemy więcej wojowników, to Minaret może poczuć się urażony, ponieważ nasi wojownicy będą chcieli większy udział w łupie. Tak więc sugeruje on posłanie tylko symbolicznych sił. Jarnandar mówi, że klany, które pozytywnie odpowiadają na takie żądania i wypełniają przysługi, są respektowane i pożądają za i podążają drogą Orlanta. Tak więc sugeruje on wysłanie pełnej armii. Lejka mówi, że zamiast łupów kusi ją córka tego złotego minaryta. Okej. Z kolei Arkila mówi, że zwrócenie się do bogów może być na tyle skuteczne, co wyżywienie naszych wojowników, tak więc sugeruje ona po prostu złożyć ofiarę bogom wojny w imieniu Minaryta. Z kolei Venkal nie ma opinii na ten temat. Okej. No, jakoś przez to przebrnęliśmy. I czas na głosowanie. No tutaj zawsze dobrze mieć z głowy, powiedzmy, przysługę, którą jesteśmy komuś winni. Z drugiej jednak strony może być to dość ryzykowne. Okej. No chyba już wiele się nie zmieni. I sugerujecie tutaj wysłanie pełnej armii. Dzięki naszej pomocy klan Anmangarni przepędził Ormalczyków z pola bitwy i byliśmy z tego powodu bardzo zadowoleni, ponieważ nie tylko zrealizowaliśmy tą przysługę, lecz także powróciliśmy z bardzo wieloma łupami. No faktycznie,
Mamy w tej chwili bardzo dużo dóbr. No tak więc dobra decyzja. Po raz kolejny dobra decyzja. Dobra, cały czas mamy porę ognia. Jednak wydaje mi się, że nie będziemy kusili losu, ponieważ zwyciężyliśmy już w dwóch potyczkach. I po raz kolejny spróbujemy utworzyć szlak handlowy. No ponieważ co prawda mamy w tej chwili dość sporo dóbr, no to jednak niewiele ich produkujemy. Okej, tak więc poślijmy ich właśnie do tego klanu, któremu przed chwilą pomogliśmy, a więc do klanu Anmangarni. Przydzielamy niewielką eskortę i celem będzie utworzenie szlaku handlowego. A niech to. Jedna z naszych możnych, a więc wyznająca Ernalde Rana, donosi nam, że niestety, wedle naszych pastuchów, klan Peluski dokonał przeciwko nam krowiego rajdu i ukradł nam 21 sztuk bydła. No niestety nasze patrole ich nie dostrzegły. No niedobrze, ale cały czas mamy tego bydła dość sporo. Mamy w tej chwili porę ziemi, a więc porę zbiorów. No tak więc nie będziemy wysyłali żadnej kolejnej... Nie będziemy przeprowadzali żadnego kolejnego rajdu. Ponieważ nasi chłopi muszą zbierać żywność. Okej, wyślemy chyba kolejną niewielką ekspedycję, aby zbadać tereny naszej własnej Tuli. Po raz kolejny wyślemy tam Harnkorla, który sprawdza się w trakcie tych ekspedycji. Przydzielamy niewielką eskortę i niech nas spokojnie zbada okolice. Okej. Drużyna, którą wysłaliśmy na teren naszej Tuli, natrafiła na stary, nieco podarty wojenny sztandar. Nasi ludzie przynieśli go do naszej hali klanowej, ponieważ pomyśleli, że być może jest on magiczny. I okazało się to być prawdą. Jeżeli tylko poznamy sekrety tego sztandaru... Oranda mówi, że poznała sekrety tego sztandaru. I jeżeli tylko podpalimy go na początku bitwy, to pomoże on nam manewrować nasze oddziały. Jednak jeżeli podpalimy go w trakcie walki... Nie, co? It might be... mówi ona, że jeżeli go już raz podpalimy, to spłonie on i... No to sztandar ten spłonie i nie będziemy mogli go wykorzystać po raz kolejny. Okej. Mamy także powrót naszej karawany kupieckiej od klanu Anmangarni. Jednak choć Randalwar uzyskał niewielki zysk, to nie udało mu się założyć szlaku handlowego. No trudno. Okej. Czego chcą ci nieznajomi? Przybyła do nas ciężko uzbrojona delegacja z plemienia Kolimar, aby zażądać od nas trybutu. My mamy plemię, a wy jesteście tylko pojedynczym klanem, mówi ich lider, Fedarkos. Jesteśmy potężni, a wy słabi. Dajcie nam natychmiast 16 sztuk bydła. No właśnie, to jest dokładnie to samo plemię, które jakiś czas temu postanowili zaatakować nasi sojusznicy z klanu Starej Sowy. I wtedy ich, jak pamiętamy, od tego odwiedliśmy.
Tak więc możemy tą delegację zaatakować. Możemy zaproponować im nieco zmniejszoną ilość. Możemy zapłacić te 16 sztuk bydła. Możemy także poprosić o członkostwo w ich plemieniu. Bądź też możemy odmówić. No to nie będzie łatwa decyzja. Rangor mówi, że aby z sukcesem poprosić o członkostwo w plemieniu, musimy dać im, wręczyć im trybut jeszcze większy niż jakiego żądają. Tak więc Rango sugeruje, abyśmy poprosili o członkostwo w ich plemieniu. Z kolei Oranda mówi, że mielibyśmy bardzo dużo szczęścia, gdybyśmy byli w stanie przepędzić tylko tą delegację, nie wspominając tutaj już o pokonaniu drużyny wojennej Kolimarów. No tak, bo to jest tylko niewielka delegacja. Z kolei Randalwar mówi, że jeżeli zapłacimy im trybut teraz, to będą po niego regularnie wracać. I za każdym razem będą żądali coraz to większej ilości. A więc sugeruje on zapłacić mniej. Jarnandar mówi, że wciąż brakuje nam reputacji i czynów, a także mądrego przywództwa i dlatego też na pewno nie przyjmą oni nas do swego plemienia. Tak więc sugeruję, aby im w taki czy inny sposób zapłacić. Z kolei Lejka mówi, że Kolimar to plemię w Smoczej Przyłęczy, które było tutaj jeszcze zanim opuściliśmy Święty Kraj. No faktycznie. No, dlatego są najpotężniejsi. Arkila mówi, że powinniśmy zrobić cokolwiek, aby tylko się ich w tej chwili pozbyć. Tak, aby nasi chłopi mogli powrócić do zbiorów. I mówi, że powinniśmy ich zaatakować w trakcie kolejnej pory ognia. No tak więc sugeruje ona praktycznie każdą opcję, tylko nie atak. Z drugiej strony jest ona przedstawicielką bogini Ernaldy, tak więc najbardziej zależy jej na zbiorach. Z kolei Venhal mówi, że Fedarkos ma rację, oni są silni, a my słabi. Tak więc sugeruję, aby po prostu im zapłacić. Okej, tak więc czas na kolejne głosowanie. Niełatwa decyzja, naprawdę niełatwa decyzja. Dobra, zobaczmy, co wybraliście. I zdecydowanie jest to opcja numer 2. Tak więc zapłacimy im, ale nieco mniej. Teraz pytanie, ile? Żądali oni 16 krów, z tego co pamiętam. Okej, 10, no to nie będzie to dużo mniej. No zobaczmy. Okej, przyjęli nasz trybut i odeszli. No tak więc chyba ich jakoś tam strasznie nie uraziliśmy, no przynajmniej taką mam nadzieję. Bo może być też tak, że ich uraziliśmy i w przyszłym roku powrócą do nas z jakąś potężną armią. No tego nie wiemy. No w każdym razie nic tego póki co nie sugeruje. Okej, cały czas mamy porę ziemi. I właśnie, mamy tutaj ten... Mamy tutaj w tej chwili dwa skarby. A więc... Pierwszy skarb, z którym zaczynaliśmy, był pewien bardzo rzadko spotykany dorodny byk, zwany Czarnym Ogonem, no, który po prostu jest dość płodny i dzięki temu mamy dużo więcej cielot. A drugim skarbem jest ten, którego ostatnio znaleźliśmy, a więc płonący sztandar, który będziemy mogli w czarnej godzinie wykorzystać. Cały czas mamy pory ziemi. Nie będziemy także na przeciwników najeżdżać i musimy
No musimy w końcu utworzyć ten kolejny szlak handlowy. A więc po raz kolejny wysyłamy kolejną ekspedycję. Tutaj mamy także ten klan Ormart, który ostatnio najechaliśmy. I... teoretycznie może on być sprzymierzony z klanem Boskowi. A będziemy musieli uważać. Okej, poślijmy ekspedycję do... handlową do klanu Dzikiego Kota. przydzielamy niewielką eskortę. I wysyłamy tam Randalwara. Okej, mamy tutaj niezadowolonych przedstawicieli naszego klanu, a konkretnie naszych zbrojnych tanów. Przed oblicze Rady Klanowej przybywają nasi wojownicy. I to niezadowoleni wojownicy. Mamy w tej chwili za mało... Jest nas w tej chwili za mało, mówi ich przedstawiciel Urenstad. Nasze patrole są rozciągnięte i nie możemy... I nie jesteśmy w stanie chronić całości naszych ziem, stad i ludzi. I niestety inne klany dobrze o tym wiedzą. Normalnie moglibyśmy wytrenować nieco spośród naszych karlów, aby stali się zbrojnymi tanami. Jednak żaden z naszych karlów nie jest na to gotów. Powinniśmy wyruszyć poza nasz klan, aby poszukać chętnych i nadających się do tego wojowników. W przeciwnym wypadku na pewno któryś z naszych przeciwników nas zaatakuje. No faktycznie, mamy troszkę mało tanów. Być może. A więc tak, możemy działać szybko i jak najszybciej nająć nowych zbrojnych tanów, przyjmując nawet przestępców. Okej. Moglibyśmy także spróbować podbudować morale naszych niezadowolonych tanów inspirującym poematem. Moglibyśmy ich wysłuchać, ale nie zrobić nic. Moglibyśmy także wysłać Fentarla na misję, aby poszukać tylko jak najlepszych wojowników. Bądź też moglibyśmy przyjąć nowych wojowników, tylko jeżeli pojawią się wykwalifikowani kandydaci. Dobra, zobaczmy, co ma do powiedzenia nasza rada. Rangor, nasz wódz, mówi, że musimy działać. Ale jeżeli chcemy, to Rangor mówi, że byłby w stanie nieco poprawić ich morale poematem. Okej. Oranda mówi, że to nie jest czas na poezję i sugeruje przyjęcie nowych wojowników natychmiast, nawet jeżeli byliby to przestępcy, bądź też wysłanie Fantarla na misję, aby poszukać tylko najlepszych. Z kolei Jarandar mówi, że choć precedens nie zakazuje nam przyjmowania przestępców, to musimy pamiętać, że ci ludzie zostali wyjęci spod prawa nie bez powodu. Tak więc sugeruje on każdą praktycznie opcję poza pierwszą. Z kolei Lejka mówi, że zły król Urgrain ignorował żądania swych wojennych dowódców, którzy powiedzieli mu, że jego siły są zbyt małe, aby stoczyć bitwę pod Kandafant. Dlatego też opowieści na temat Urgraina są... Nie wiem, co to znaczy... No, że przestrzegają po prostu przed czymś złym. No, król Urgrain, delikatnie mówiąc, no nie był zbyt dobrym królem. Z kolei Arkrila mówi, że nawet karlowie obawiają się ataków i także chcą więcej zbrojnych tanów. A więc sugeruje ona misję, bądź też najęcie nowych wojowników, jeżeli tylko pojawią się kandydaci. Podobnie twierdzi Venkal, który mówi, że Urenstad, a więc ich lider, jest człowiekiem rozsądnym i zapewne ma rację. Heivland, dzięki za pomoc. Zawsze dobrze poznać nowe słówko. Tak więc... Wow, okej. No, mam nadzieję, że zapamiętam.
Dobra, tak więc czas na głosowanie. No tutaj chyba wszyscy się zgadzamy, że potrzeba zbrojnych tanów. Pytanie tylko w jaki sposób. W jaki sposób powinniśmy to osiągnąć? Okej, okay. O dobra. Dobra. Nie będziemy już czekać, bo mamy tutaj przytłaczającą ilość głosów na jedną opcję, a więc opcję numer 4. Odnaleźć tylko najlepszych wojowników. I teraz pytanie, przez ile pół roku Wentar powinien szukać tychże wojowników? Ale pewnie im więcej pół roku, tym więcej ich znajdzie. Z drugiej jednak strony, no, tych zbrojnych tanów możemy już wkrótce potrzebować. Mamy teraz porę ziemi, a więc pora ziemi, pora mroku. Tak, jeżeli wyślemy go na 4 sezony, to powinien powrócić z tymi wojownikami przed kolejną porą ognia, a więc tradycyjną porą przeprowadzania rajdów. No dlatego też wydaje mi się, że jest to no chyba najlepsza w tej sytuacji opcja. Arkila mówi, że tegoroczne zbiory były złe, a więc zgodnie z przepowiednią. Ostrzega także, że nie będziemy w przyszłym roku w stanie wszystkich wyżywić i powinniśmy rozważyć bądź to ubicie części naszych zwierząt, bądź też poprosić inne klany o żywność. O, no niedobrze. Mamy także powrót Randaliara jednak, z klanu Dzikiego Kota i pomimo tego, że uzyskał niewielki zysk, nie udało mu się utworzyć kolejnego szlaku. Okej, mamy porę mroku. A więc sam środek zimy, dni są krótkie i nie można się... I ponieważ... No i pogoda nie pozwala na opuszczanie naszych ziem. No teraz pytanie, co możemy w tej sytuacji zrobić? Chyba spróbujemy złożyć ofiarę naszemu bogu Elmalowi. No bo właśnie, mamy tutaj w tej chwili jedno aktywne błogosławieństwo, które jest utrzymywane stale przez naszą kapliczkę. A więc błogosławieństwo Czujność, które zwiększy nasze szanse w obronie. Moglibyśmy także jednak aktywować inne, a więc Słońce, które pomoże w naszych zbiorach, Tarczę, która zmniejszy straty wśród naszych tanów, bądź też Przyjaciel Konia, który wydłuży życie naszych wierzchowców. No, z tym, że tych właśnie innych błogosławieństw nie znamy i musielibyśmy w tym celu złożyć naszemu Bogu ofiarę. Chociaż nie, z drugiej strony Jarnandar mówi, że w trakcie świętego czasu nie przeznaczyliśmy dość magii klanowej na tajemnicę i dlatego też mamy małe szanse. Okej, to być może się jednak z tym wstrzymajmy. Mamy także niestety pogorszenie morale. Nasz cały klan jest niezadowolony. I nasi farmerzy także są niezadowoleni. Prawdopodobnie z powodu tych niezadowolonych tanów. Ponieważ mamy słabą obronę, a także z tego powodu, że straciliśmy te chore owce. No trudno. Dobra. Tak więc, ponieważ tych tanów nie mamy zbyt wielu, zwiększmy tutaj troszkę liczbę naszych patrolów i chyba zainwestujemy w obronę. I no, dość sporym kosztem otoczymy naszą osadę palisadą. No, wydaje mi się, że warto. Okej, mamy kolejnych tajemniczych gości. Zobaczmy, z kim mamy do czynienia. Wyznawcy kultu Inkina, boga, nie wiem, jakbym to przetłumaczył, Arysi, bo Lynx to ryś,
a tu jest jeszcze A, boga Arysi, przybyłaby poprosić o naszą pomoc. Odkryliśmy coś okropnego. Klan Boskowi... Ponieważ klan Boskowi hoduje psy. A jak wiadomo, smocza przełęcz jest wolna od tych brudnych, obrzydliwych stworzeń, których naturalnymi wrogami są Arysie. Boskowi to nasi wrogowie. Zdecydowaliśmy się okazać nasze poświęcenie Imkinowi poprzez najechanie tych szalonych boskowijczyków i zniszczenie ich okropnych psów. Liczymy na waszą pomoc. Okej, tak więc możemy spróbować przekonać Boskowi, aby zniszczyli psy. Możemy także wyznawcom Inkina przekazać dary, aby wynajęli najemników. Możemy także użyczyć im naszej magii klanowej, no, której troszkę mamy w rezerwie. Możemy odmówić. Możemy także złożyć w ich imieniu ofiarę Inkinowi. Bądź też możemy posłać wojowników. No, bardzo nie lubią psów. Dobra, zobaczmy, co ma do powiedzenia nasza rada. Rangor mówi, że... gdybyśmy chcieli, to moglibyśmy spróbować z nimi porozmawiać, ale ponieważ Boskowi to nasi wrogowie, raczej nie ma na to szans. Tak więc sugeruję albo obdarować wyznawców Inkina, złożyć w ich imieniu ofiarę, bądź też posłać wojowników. Z kolei Oranda mówi, że jesteśmy w stanie wysłać nieco wojowników na tą misję. I sugeruje opcję numer 6. Randaliar mówi, żeby im jednak odmówić. Jarnandar mówi, że nie musimy im pomagać. Jednak z drugiej strony mówi, że wyznawcy Inkina są dość mądrzy, ponieważ Boskowi to nasi wrogowie. Tak więc sugeruje on albo dać im dary, albo złożyć ofiarę. Z kolei Lejka mówi, że... Lejka się zastanawia, skąd Boskowi dostali te psy. Arkilla mówi, że nasza magia klanowa jest silna i moglibyśmy złożyć ofiarę Inkinowi, aby im pomóc. Z kolei Wernharl mówi, że w Smoczej Przełęczy nie ma psów. Przynajmniej nie powinno być. Okej. Tak więc sugeruje także udzielenie pomocy na rozmaite sposoby. Okej, co robimy? No, Boskowi to nasi wrogowie. Tylko czy możemy sobie na to pozwolić? Okej, dobra, już chyba nic się nie zmieni. I dominuje tutaj opcja numer 6. Posłać wojowników. Dobra, posyłamy wojowników. No i teraz pytanie, ilu? Z jednej strony mamy w tej chwili porę mroku, tak więc nie zostaniemy raczej najechani, przynajmniej przez inne klany. Tak więc posilimy dość sporo zbrojnych tanów, powiedzmy 8. I gdzieś, ja wiem, w sumie piechurów za bardzo nie potrzebujemy. No i 20 piechurów. Powinno nam to zapewnić niezłe szanse. No, zobaczmy. Wyznawcy Inkina osiągnęli sukces w swoim rajdzie przeciwko Boskowi i nasi wojownicy uzyskali niewielki udział w łupach. No świetnie, więc warto było chyba tego dokonać, ponieważ jakiś czas temu wydaliśmy dość sporo naszych dóbr na budowę palisady. Okej, świetnie. Kaczki dotrzymały danego słowa i przekazały nam żywność zdolną wykarmić 50 naszych ludzi. Obiecały także dokonać tego samego w przyszłym roku. No świetnie, no miejmy nadzieję, że uratuje to nas przed potencjalnym głodem, ponieważ jak pamiętamy, mieliśmy dość słabe zbiory. I okej, cały czas mamy porę mroku. Pytanie, co dalej?
spróbujmy wysłać kolejną ekspedycję na nasze ziemie. No, wydaje mi się, że niezależnie od pogody możemy tego dokonać. I po raz kolejny wysyłamy tam Hancorla. Okej, okay. Hancorl natrafił na pewne wzgórze i wewnątrz znalazł spore kawałki żelaza, którego jak wiadomo każdy pożąda. Tak więc mamy w tej chwili porę burzy i właśnie... gdzie my to mamy? Natrafiliśmy na kolejne zasoby, a więc żelazo. I teoretycznie możemy produkować dzięki temu całkiem sporo dóbr, ale ponieważ nie mamy szlaków handlowych, nie możemy ich sprzedawać. No jednak wyznaczymy tutaj ich do pracy nad żelazem. I proszę, mamy zemstę klanu Boskowi. Ich 13 jeźdźców i 140 mieczników przedarło się przez nasze patrole. I jesteśmy w stanie wystawić przeciwko nim jedynie 10 zbrojnych tanów i 68 przedstawicieli pospolitego ruszenia. A kurde, to będzie dość trudna decyzja. Teoretycznie mamy tutaj kilka opcji, które mogłyby nas uratować. A więc między innymi płonący sztandar. No tylko pytanie, czy warto? Czy warto, czy nie warto? Nie wiem, piszcie w czacie, co ja powinienem zrobić. Nie wiem, czy warto właśnie. Kurde, nie mogę anulować? Aha. Mamy także sporo magii. W sumie już rok dobiega końca. Tak więc raczej nam się to do innych celów nie przyda. Możemy także składać ofiary? No kurde, ciężko powiedzieć. Dobra, użyjemy... Widzę, że wasze głosy mocno podzielone. Mówicie, że sztandar i... Okej, dobra, sztandar mówicie. I magię. Dobra, sztandar i magia. Sztandar i magia. Spróbujemy ich przepędzić. No teoretycznie moglibyśmy... Na przykład spróbować wziąć jeńców, ale nie, jest nas za mało, nie bądźmy tutaj chciwi. Nie kuśmy losu. Tak więc po prostu spróbujemy ich przepędzić i... dokonamy szarży. No, magia i płonący sztandar powinny nam dość mocno pomóc. No, zobaczmy. Płonący sztandar nie był aż tak inspirujący, jak myśleliśmy. Zaatakowaliśmy formację woskowi, gdy ci wciąż składali ofiary swym bogom. Dokonaliśmy szarży poprzez baraż ich strzał i bitwa nie trwała długo. Ich magia była silniejsza niż nasza, jednak szybko się zebraliśmy. Przepędziliśmy woskowi z pola bitwy i nie pozwoliliśmy im na splądrowanie naszej tuli. Zdobyliśmy także w trakcie walki jednego konia. Szczęśliwie płonący sztandar, który podpaliliśmy, przetrwał. Okej. Okay. Kurde, po raz kolejny mamy sporo szczęścia. I mamy tutaj niewielkie straty. No, straciliśmy co prawda jednego zbrojnego tana, ale mogło być dużo gorzej. No i straciliśmy także niestety nieco piechurów. Okej, okay. O. Nie jest źle, nie jest źle. Tak więc mamy chyba jeszcze czas na jedno działanie w tym roku. A, faktycznie, Shobu Senpai pisze, że sztandar... Faktycznie, zapomniałem. Rzeczywiście, dobrze pamiętać. No, sztandar faktycznie działa tylko wtedy, kiedy przeprowadza się manewry. Mój błąd. Ale nic się nie stało, sztandar nie spłonął. Tak więc nie jest źle. Dobra, po raz kolejny spróbujemy utworzyć szlak handlowy. Do kogo tylko pytanie? Dobra, spróbujmy po raz kolejny do tych czerwonych lisów. Albo nie. Do szarych lisów, powiedzmy.
Nie chcę tutaj dawać zbyt wielu zbrojnych tanów, a powiedzmy... A dobra, no 4 zbrojnych tanów, 12 piechurów, utworzyć szlak handlowy. I tak oto kolejny rok dobiega końca. Urodziło się 40 dzieci i 20 stało się dorosłymi. Mamy 14 więcej ludzi, 15 mniej sztuk bydła, 3 konie więcej i 22 sztuki owiec mniej. Okej, tak więc no, straty poniesione w bitwach najwyraźniej nie były aż takie złe, ale straciliśmy troszkę bydła, no, a także odrobinę owiec. Możemy mieć także problemy z żywnością w kolejnym roku. No jednak nie jest źle. Zbudowaliśmy także palisadę, mamy wieżyczkę obserwacyjną i sprawy zmierzają w dość dobrym kierunku. Dobra. Także to tyle na dziś praktycznie. Robimy kolejnego save'a. No i cóż, zapraszam na kolejny piątek, na 19, gdzie no, pokierujemy naszym klanem dalej. Jak na razie idzie nam całkiem nieźle. No i co do samego streama, to też wydaje mi się, że idzie troszkę sprawniej niż ostatnio. Jakoś tam się strasznie nie zacinam. Przynajmniej nie aż tak strasznie jak ostatnio. Wydaje mi się, że jest troszkę lepiej. I wielkie podziękowania też do ciebie, Patrodak, za pomoc. No ponieważ prawdopodobnie właśnie dzięki niej idzie to nieco lepiej. Okej. Także to tyle ode mnie, nie będę już zabierał waszego czasu, bo ponieważ potrwało to nieco ponad godzinkę. Niewykluczone, że coś tam innego mógłbym streamować w jakimś innym dniu, ale to jeszcze się zastanowię i jak coś to będę informował, bądź to na Facebooku, bądź to na tym drugim kanale. Dobra, także to tyle ode mnie, drodzy klanowicze, idzie nam całkiem nieźle i zapraszam na za tydzień. Zobaczymy, czy będzie nam dalej. W taki sposób szło. Okej, także to tyle.